Cześć, to z strony Fire, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnio robiliśmy wielką bitwę statków razem z ekipą, więc w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że zrobimy sobie wielką bitwę, ale rakiet wodnych. Nasze rakiety będziemy tworzyli z plastikowych butelek, które będą zasilane wodą oraz powietrzem pod ciśnieniem. Później taką butelkę nakładamy na specjalne urządzenie i to urządzenie wystrzeliwuje butelkę na kilkanaście metrów w górę. Dzisiejszy turniej będzie podzielony na dwie tury. W pierwszej turze naszym zadaniem jest wystrzelić butelkę jak najdalej, a w drugiej turze mamy 5 minut na stworzenie spadochronu dla figurki, którą prędzej sobie wybierzemy. I taką figurkę ze spadochronem sadzamy na butelkę, potem wystrzeliwujemy ją z tej wyrzutni w górę. No i nasz spadochroniarz musi zalecieć jak najdalej. W dzisiejszym odcinku jest przewidziana kozacka nagroda, ponieważ do zgarnięcia jest aż 1000 zł. A dzisiejszy film powstaje we współpracy z marką Realme, ponieważ wypuścili nowy telefon Realme GT Neo 3, który posiada najszybsze ładowanie na świecie. Ciekawe, czy jest szybszy od naszej rakiety. Realme GT Neo 3 zadebiutuje oficjalnie w Europie już 8 czerwca. GT Neo 3 oferuje akumulator o pojemności 4500 mAh z ładowaniem o mocy 150 W, które pozwala uzupełnić baterię do 50% w zaledwie 5 minut. Smartfon został wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD Plus i odświeżaniu obrazu z częstotliwością 120 Hz. Natomiast sercem Realme GT Neo 3 został procesor Dimensity 8100 5G. Za jakość zdjęć w tym modelu odpowiada natomiast potrójny aparat, który składa się z obiektywu głównego 50 megapikseli, obiektywu ultraszerokątnego 8 megapikseli, o polu widzenia 120 stopni oraz obiektywu do zdjęć makro. Na froncie smartfona ulokowano z kolei kamerkę do selfie o rozdzielczości 16 megapikseli. Producent dodaje, że bateria zachowuje 80% żywotności po 1600 cyklach ładowania, gdzie w większości smartfonach ten cykl wynosi 800 ładowań. Design telefonu inspirowany jest światem motoryzacji. Dostępne są trzy wersje kolorystyczne: Nitro Blue niebieski, Spring White srebrny oraz Asphalt Black czarna. Tą, którą ja posiadam. Realme na swoim Instagramie organizuje przekozacki konkurs, gdzie m.in. do zgarnięcia jest Realme GT Neo 3. Oczywiście linki do oferty oraz wszystkich social mediów marki Realme macie w opisie. Ja za wszystkich oczywiście mocno trzymam kciuki, bierzcie udział w konkursie, a teraz wołam ekipę i tworzymy rakiety. Są ze mną moi zawodnicy. Elo. Witamy, witamy. Macie prawo wyboru rakiety. Mogę pierwsza? Tak, Justyna tak. Pierwsza. To ja wybieram tą, bo jest najbardziej taka jak rakieta opływowa. Okej, okay. Droga. A mi się kolorystycznie podoba. No dobra. Biorę tą. To ja biorę grubą Bertę. Zieloną. Okay. Każdy musi teraz swoją rakietę nazwać. Justyna. O Boże. Baja Bongo. Moja będzie się nazywała Orzeł 7. O. Z kapitana bomby, a moja gruba Berta. Dobra, teraz wybierzcie swoich kapitanów rakiety. No to ja biorę moją nadzieję. Ja biorę mojego ostatniego. Mi łysy został. Takie same mamy, co ostatnio na statkach. No i dobra, gituwa. No to teraz, moi drodzy, czas, aby przygotować tym ludkom spadochrony i każdy z nas na to ma 5 minut. O nie! Teraz przetestujmy, czy faktycznie ten telefon Realme jest w stanie naładować się w ciągu 5 minut do 50%. Jak widzicie, mamy 1 albo 2% baterii. Telefon ma naprawdę sporą ładowarkę, ale to dzięki tej ładowarce on potrafi się tak szybko naładować. Zostało 3% baterii, podłączamy, odpalamy stoper, ja idę robić spadochron i widzimy się za 5 minut. Okej, moi drodzy, czas na mnie. 5 minut przede mną, aby stworzyć spadochron dla genialnego żółwia. Najlepiej jakby to był kwadrat, więc połowa z tego to gdzieś jest tutaj. Dobra, teraz 4 kawałki równej nitki. Hop, raz, dwa, trzy, cztery, ale zróbmy troszeczkę więcej. Przecinamy. Ok, teraz przydałoby się to przywiązać. 4 różne kąty. Ok, tutaj jeden. Pierwszy. Drugi. Teraz drugą mańkę. Trzeci. No i czwarty. Ile minut? 3 minuty, stary. Nie. To jeszcze 2 minuty. Niech telefonik się naładuje, a my za ten czas przywiążemy genialnego żółwia. Supełek. Genialnego żółwia za skrupę. I mamy to. Uwaga! Woohoo! Działa! Ile czasu? 4 minuty. 4 minuty, no to jeszcze minutkę i idziemy zobaczyć, czy telefon naładował się do 50%. Zatrzymujemy. 5 minut i 3 sekundy. Teraz wejdźmy w ustawienia. Informacje o urządzeniu, status i moi kochani, mamy tutaj 52%! Spójrzcie! Szczerze? Jestem w szoku. Zarąbiście. 5 minut do 52%. Niesamowita sprawa. Pierwszy raz się spotkałem z tak szybkim naładowaniem telefonu. Wy też możecie sobie zrobić taki teścik. Napiszcie w komentarzu, jak szybko wasz telefon naładował się do 50%. Dobra, ja zacznę od ucięcia swojego woreczka gdzieś mniej więcej w tym miejscu i pomału będziemy formować nasz spadochron. Najciężej będzie chyba przywiązać ten sznurek, żeby to jakoś miało ręce i nogi. No i co, teraz musimy sobie odmierzyć
równe części sznurka, żeby ziomuś spadał sobie równo, bo jak nie, to spadochron się przechyli, no i będzie przypał totalny. Powiedzmy, że dotąd se zrobię, będzie cyk. Mamy cztery równe, teraz wystarczy je zawiązać do naszego worka i powinno być już w miarę git. Tutaj sobie ukręcę takiego roga, że tak powiem. Śpiesz się, stary, bo dwie minuty już minęły. Jak to? Tylko trzy. Jak to? Ja tu... Nie, jeszcze raz. Supełek mi się wydaje wystarczy. Stary, to nie są tanie rzeczy. Okej. Nie, plącze mi się. Nie zdąży, chłop. Mamy tak. No, chyba jest równo. Dobra. Zmieściłeś się w czasie, stary. Powiedzmy, że spadochron jest gotowy. Zobaczymy, jak się spisze. Zobaczymy, jak to będzie działało. Czas teraz na JJ-kę. Zobaczymy, jaki spadochron ci wyjdzie. To jest najgorsza w takich manualnych rzeczach. Z tego, co pamiętam z instrukcji, to muszę przeciąć na pół ten worek. Dobra, udało się. A więc teraz to jest już nasz spadochron. Musimy go tylko tak rozłożyć. Dobra, i teraz muszę zrobić dziurki tak, żeby każda była naprzeciw siebie, żeby to jakoś prosto się układało podczas spadania. Dobra, wczoraj Krystian mnie uczył, jak zrobić równe długości sznureczka. I tak, nie pamiętasz. Owijamy sobie wokół łokcia, co źle robię? Dobrze. Bierzemy nożyczki. Wydaje mi się, że jest git. Lepiej być nie może, ale są trochę krótkie. Ja nie wiem, czy to tak powinno być. Dobra. Dwie minuty za tobą. No co, jak to? Przywiążujemy tutaj sznureczek na supełek. Pierwszy sznureczek za nami. Nie no, mi się wydaje, że on jest turbo za krótki. Okej, zawiązujemy ostatni supełek. Ja nie wiem, czy teraz te wszystkie sznurki są w miarę równe, bo jedne przywiązałam bardziej, drugie mniej. 40 sekund. No przestań! Nie stresuj mnie! Dobra, wydaje mi się, że to wyszło. Uwaga. Normalnie! Idealne są. Dobra, JJ-ka zdążyła kilka sekund przed końcem. I pokaż, jak będzie niby latało, ha? Wow, ej, otwiera się faktycznie! No, otwiera się, idol! Więc te kurcze sznureczki krótkie wcale takie złe nie były. Brawo! No, mam nadzieję, że kotek wyląduje cały bezpieczny. Jest nadzieja! Jesteśmy już na boisku, teraz kamień, nożyce, papier. Zadecyduje, kto pierwszy strzela. Raz, dwa, trzy! Trzy po trzy! Trzy po trzy! Trzy po trzy! Trzy po trzy, co jest? Trzy po trzy. Dobra, JJ-ka, pierwsza tramy. Trzy po trzy. Dobra, ja jestem ostatni. I słuchajcie, nie mówiłem wam, o co walczycie. Dzisiaj walczycie o 1000 zł. 1000 zł jest dzisiaj do wygrania. W pierwszej rundzie musi wasza rakieta polecieć jak najdalej, a w drugiej rundzie was spadochroniarz musi lecieć jak najdalej. Lecimy! Pierwsza runda polega na tym, że na tym samym ciśnieniu wystrzeliwujemy rakietę, ale wody do rakiety możesz sobie nalać ile tylko chcesz. To zależy od ciebie. Im więcej wody, tym lepiej, ale w sumie jak będzie lżejsza, to będzie dalej leciała. No. Kurde! Trzeba było na fizyce uważać. Trzeba tak idealnie nalać, wymierzyć, mi się wydaje. Jesteście gotowi? Każda rakieta startuje z takim samym ciśnieniem, czyli na 8. Ok. 3, 2, 1. Poszło! Poszło! Co jest? Koniec boiska prawie! Co jest? To jest ze 100 metrów! Brawo! Ładnie poszło. Niezły strzał, bajabongo. Próbujcie mnie przebić. Dobra, słuchajcie, teraz przyszła moja kolej. Napełniam butelkę wodą. Ja dam mocny strzał. Będzie wystrzał. Musi być dalej niż Justyna. Walka jest o grubą kasę. Chyba starcie. Styka. Lecimy. Teraz jak najszybciej nakładamy, żeby się woda nie wylała. Uwaga. Dobra. 3, 2, 1. Go! 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 Wow! Stary! Ale proszę! Za boisko! Jest przed na boisko! Jest na boisku, biegniemy, dawaj! Ja dziękuję! To było nie wiem ile metrów, ze 100 coś! Dalej było, kamerzysta? No, stary, na koniec. Gituwa lecę. Czas na grubą Bertę, zobaczymy czy roga Gruba Berta, dużo wody się mieści. Żeby przeskoczyć, musisz, stary, za boisko wywalić, nie? Jeszcze, stary. Jeszcze ładować? Nie bój się, będzie dobrze. Rogal, pirotechnik. O, stary. Dobra, dobra, wystarczy, to wystarczy. Przegięcie. 3, 2, 1. Leci, leci! Ciała poszła! Do sąsiadów z boiska! Ona skręciła, moi drodzy, tak, poleciała do przodu, skręciła w lewo i uderzyła tam jakiś budynek. Ale no. Dymy. Nie spodziewałem się tego. Dyskwalifikacja, dyskwalifikacja.
No niestety po tej rundzie ja przegrywam, to Jajka drugie miejsce, Orgalik trzecie. A czy pierwsze, przepraszam! Nie oszukiwać mnie, tak? Dobra, teraz zobaczymy, kogo spadochron był lepszy. Czas na drugą rundę. Tym razem wystrzeliwujemy do góry, a później nasz spadochron musi się otworzyć i Ludek jak najdalej zalecieć. Startujemy ze środka boiska. Pyk i pyk. Na to delikatny kapelutek i oby poleciał jak najdalej. 3, 2, 1! Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 metrów od środka boiska. Kto złapie, to jego? Teraz czas na JJK i Rogala. Dobra, w tej rundzie muszę wygrać z Rogalem, bo jak przegram, to już jestem skończona w tym odcinku, więc musimy dobrze złożyć nasz spadochron. Ja nie jestem w tym ekspertem, ale się postaram. Jak najprościej, żeby jak najszybciej się otworzył. Lecisz, maleńki. Wierzę w ciebie. 5. Nie, proszę nie ruszać. 4, 5, 6, 7 metrów JJ-ki. Zobaczymy, czy Rogal to pobije. Mój ziomek na pewno to przeżyje. Jestem pewny. Tylko nie będzie ujęcia z drona, ponieważ tam się rozładował. Kurczę. Tak jest. Rozładowała się bateria, ale manki przeżyje. Myślisz? Jestem pewny. Ostatni strzał na dziś. 5, 4, 3, 2, 1. Odpalaj! Teraz trzeba odmierzyć. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No twój niestety się zaplątał, spójrzcie, zaplątał się. Proszę bardzo, kto złapie, to jego. No i klasa. Moi kochani, oto przed wami zwycięzca Rogali, gratuluję. Zgarnia stary, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1000 zł, mam nadzieję, że odrobił cię na odcinku. Gratuluję ci, twoja rakieta była najlepsza. Zgadza się. Rogalik zgarnął 1000 zł i pamiętajcie, że wy możecie zgarnąć taki przekozacki telefon Realme GT Neo 3. Wystarczy, że wbijecie na Instagrama Realme, zostawicie im followka i tam znajdziecie dalsze wskazówki o konkursie. Link do oferty telefonu też oczywiście macie w opisie. Ja się z wami żegnam dzisiaj i widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Jelu! 3, 2, 1, start! Wow! Bajat poszedł! Stary! Na boisko! Przerzuciłem boja! Mi się wydaje, że to GoPro nie przeżyło. Czy ono generalnie żyje, nie? Tylko nie ma osłonki. Jesteśmy GoPro w plec najwyraźniej.